I tutaj mamy jeszcze kolejnego prelegenta w tym temacie, pana Adama, inżyniera Adama Bednarczyka. I bardzo proszę o... Może najpierw wspomnę, proszę Państwa, o zagadnieniach cieplnych, które są opracowane przez pana trenem Berga, a więc to, co pan tutaj przedtem mówił, to mamy tutaj ilość energii, to znaczy to są dane, proszę Państwa, opracowane dla wartości, to są wartości średnie dla całego świata, prawda? A więc tutaj mamy ilość energii średnią, która dochodzi do powierzchni, do atmosfery ziemskiej, 341 watów na metr kwadratowy. Tutaj część odbija się od chmur, następnie część tutaj, proszę Państwa, na dole mamy tutaj ta, która się odbija od powierzchni Ziemi i ilość absorbowana przez powierzchnię Ziemi. To później pozwala nam, proszę Państwa, na jakąś taką analizę transmisji. Także transmisja tutaj tego promieniowania przez atmosferę ziemską dla promieniowania słonecznego, to jest tam gdzieś... No to jest, proszę Państwa, ta suma 161 plus 23 dzielone przez 300, przez 341. Celem mojego, proszę Państwa, referatu jest pokazanie, że dwutlenek węgla nie ma żadnego wpływu na wzrost temperatury Ziemi. Nawet, proszę Państwa, istnieje możliwość przy użyciu pewnych technik na zawrócenie tego wzrostu temperatury Ziemi, tak żeby następowało zmniejszenie tej temperatury. Może ja tak przeczytam przez chwilę taki tekst, prawda, że główną cechą atmosfery, która nas tu interesuje, jest fakt, że jest ona niemal przeźroczysta dla widma promieniowania krótkofalowego, słonecznego i niemal nieprzeźroczysta dla emitowanego przez powierzchnię Ziemi i atmosferę promieniowania termicznego odpowiadającego temperaturą 200-350 Kelvinów. Za tę ostatnią cechę odpowiadają tak zwane gazy cieplarniane, para wodna CO2, CH4, to jest metan, no tam jest jeszcze podtlenek azotu i fluory, prawda, związki fluorowe. Teraz to, że układ klimatyczny nie jest w stanie równowagi termodynamicznej, więc każdy metr kwadratowy naszej planety średnio w każdej sekundzie akumuluje 0,9 joule energii. Jak duża jest ta wartość, można zrozumieć, porównując ją na przykład ze strumieniem ciepła geotermalnego, to znaczy ciepła, które wychodzi z powierzchni Ziemi od środka, to jest 0,09 wata na metr kwadratowy, czy bezpośrednim ogrzewaniem atmosfery przez człowieka, która wynosi 0,028 wata na metr kwadratowy. A więc widać, że sytuacja naszej planety przypomina dom w trakcie okładania izolacją. Ale tu jest jeszcze, proszę Państwa, bardzo ważna, bardzo istotna uwaga, którą pan profesor, pan Maś, jak to się nazywa, zaraz później powiem, który napisał, że i tak właśnie jest, potrafimy na wiele sposobów pokazać, że nierównowaga radiacyjna, którą obserwujemy, jest spowodowana wskutek przyrostu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Można stwierdzić przy użyciu fizyki jądrowej i analizy składu izotopowego dwutlenku węgla w atmosferze i paliwach kopalnianych, że ten wzrost koncentracji gazów cieplarnianych jest efektem spalania paliw kopalnych. A więc, proszę Państwa, ja tutaj w tym zakresie się absolutnie z tym zagadnieniem nie zgadzam, dlatego że nie można udowodnić, nie można udowodnić, że efekt cieplarniany jest powodowany paliwami dwutlenkiem węgla, który pochodzi z gazów z paliw kopalnianych. Po prostu dwutlenek węgla to jest dwutlenek węgla, prawda? Niezależnie od tego, czy to jest dwutlenek pochodzenia
z gazu naturalnego, czy ze spalania drewna, to jest po prostu dwutlenek węgla. I pan profesor Malinowski, o przypomniało mi się, Szymon Malinowski, profesor na Chorzej w Instytucie Fizyki, powinien to udowodnić. Dlaczego powinien udowodnić? Dlatego, że to przekonanie o tym, że tylko paliwa kopalniane powodują efekt cieplarniany, znaczy wzrost temperatury, to globalne ocieplenie, upowszechnił się i te kraje, które posiadają duże zasoby węgla kamiennego, są dyskryminowane. Teraz, proszę Państwa, chciałbym przejść do tego, że po prostu my jako państwo płacimy rocznie około 25 miliardów, tak jak do mnie dotarło, 25 miliardów dolarów za nadmierne wyprowadzenie dwutlenku węgla do atmosfery. Zakłada się, że właśnie, że ten wzrost dwutlenku węgla, znaczy wzrost ilości dwutlenku węgla i przede wszystkim powoduje wzrost temperatury Ziemi. W tych wszystkich rozważaniach, z którymi mamy do czynienia, nie bierze się pod uwagę wzrostu ilości ciepła, jakie jest przejmowane przez Ziemię i zbiorniki wodne w okresie zimowym. Może panowie, przepraszam, bo to przeszkadza mi trochę, panowie mówią. Ilości ciepła, które jest przejmowane przez powierzchnię Ziemi, budynki i zbiorniki wodne. Na przykład zbiorniki wodne, proszę Państwa, one pobierają, to znaczy odbijają tylko 3% promieniowania, które do tych zbiorników dochodzi. 97% jest absorbowanych. Powierzchnia Ziemi, zależnie od różnych danych, przyjmuje się tego gruntu, ta powierzchnia odbija tylko około 10%, a niektórzy mówią 30%, a więc natomiast jeśli mamy do czynienia z powierzchnią śniegową, czystego śniegu, no to ten śnieg odbija gdzieś 80%, 90%, jeśli jest ten śnieg taki mokry, on odbija około 70%. Ja tutaj upatruję, że główną przyczyną globalnego wzrostu temperatury atmosfery ziemskiej jest właśnie brak śniegu w okresie zimowym. Ja dokonałem, proszę Państwa, obliczeń, a więc jakie ilości, może jeszcze wcześniej chciałem porównać czynniki, które mają wpływ na globalne ocieplenie Ziemi. A więc pierwsza sprawa to zawartość pary wodnej. A więc jeśli weźmiemy na biegunie północnym, tam jest różnie, bo mamy teraz na biegunie północnym temperatury powyżej zera w skali Celsjusza, albo też poniżej. Natomiast na biegunie południowym mamy w sposób ciągły temperatury wysoko negatywne, tam gdzieś do minus 40 stopni i tam pary wodnej po prostu w ogóle prawie, że nie ma. No według danych Encyklopedii Brytanika tam jest co najwyżej 0,2%. Natomiast w Europie, no i tak jak w ogóle, to największa ilość pary wodnej, jaka może występować w składzie powietrza, to jest 4%. A więc na biegunie północnym różnie. Jeśli mamy powyżej 0, mamy to mamy dużą ilość pary wodnej. Przy niskich temperaturach jest mała ilość pary wodnej. Następnie, co może wpływać dodatkowo? A więc dodatkowe źródła energii, które istnieją wokół biegunów. A więc na biegunie północnym prawie wszystkie kraje, które tam się znajdują, są krajami wysoko uprzemysłowionymi i powodują wzrost temperatury. Na biegunie południowym sytuacja jest stabilna, dlatego że tam mamy oceany i te oceany w sposób ciągły jednakowo, tak jak 100 lat temu czy 200 lat temu, absorbują te same ilości energii słonecznej. No i mamy tutaj jeszcze Europę, która jest wysoko uprzemysłowiona i wytwarza duże ilości ciepła, które później powoduje wzrosty temperaturowe. Jaki wpływ mają te kraje uprzemysłowione na wzrost temperatury?
Bo w zasadzie ten efekt cieplarniany, wzrost temperatury atmosfery ziemskiej, to się rozpoczął w momencie, kiedy ludzie zaczęli budować budynki. Jeśli się buduje budynek i jeszcze do tego ze stromym dachem, to ten dach staje się absorbentem energii cieplnej. To również i ściany boczne, prawda? A więc wzrost ilości tych budynków powodował, że w miastach coraz więcej i więcej tego ciepła było absorbowanego. Następnie ta ilość ciepła tego absorbowanego, ona powoduje, że tam, no, już tak od lat 70. ubiegłego wieku, ilość śniegu w miastach ciągle malała, a w chwili obecnej to właściwie mamy bezśnieżne zimy w Europie, prawie w całej Europie i właściwie prawie że no, na całej półkuli, za wyjątkiem przypuśćmy obszarów, które są zbliżone do bieguna północnego. Ja, proszę Państwa, policzyłem dla warunków polskich, ile energii jest absorbowanych przez, ile energii jest absorbowanych przez jeden metr kwadratowy powierzchni ziemi dla Polski w ciągu 3 miesięcy zimowych, ale to jest zdumiewająca ilość, proszę Państwa, a więc ta ilość wynosi 961 kg śniegu albo lodu może być stopionego z ilości energii absorbowanej przez 1 metr kwadratowy na terenie Polski. A więc jeśli sobie weźmiemy, przypuśćmy całą, no, weźmiemy, przypuśćmy te wszystkie kraje, które znajdują się na biegunie północnym, to kraje te wytwarzają olbrzymie ilości energii. Ja dokonałem obliczenia ilości energii, jaka jest produkowana przez 1/3 powierzchni Europy z racji braku śniegu na powierzchni Ziemi. A więc ilość ta, rachunki ja może panu później wyślę, żeby pan miał całe opracowanie. Ilość ta wynosi, proszę Państwa, 1,1 razy 10 do 21 joule. Teraz warunkiem na to, żeby nastąpiła jakaś taka równowaga termodynamiczna, to jest właśnie to znaczy ilość energii, jaka jest dostarczana do Ziemi, jest, można wyliczyć w ten sposób, że bierzemy to 0,9 joule na metr kwadratowy, bo to jest średnia roczna, mnożymy przez powierzchnię i mnożymy przez cały czas, który jest w ciągu całego roku. I ta ilość, proszę Państwa, wynosi rzędu, zdaje się, że 1,5 razy 10 do 22. A więc jak się weźmie tą ilość energii, jaka jest pobierana przez powierzchnię Ziemi w ciągu miesięcy zimowych, wtedy, kiedy jest dodatkowej energii, bo gdyby był śnieg, to ona byłaby niepobierana, ale wtedy jest ona pobierana, to proszę Państwa, ona wynosi 1,1 razy 10 do 21 joule, co stanowi około 8% całkowitej ilości energii z nierównowagi termodynamicznej. A więc gdyby ten śnieg po prostu zalegał na znacznie większej powierzchni, to nastąpiłaby równowaga termodynamiczna, to znaczy ilość energii, która jest doprowadzana do Ziemi i ilość energii, która jest odprowadzana z racji odbicia przez warstwy śnieżne, nastąpiłoby wyrównanie w ciągu roku i, proszę Państwa, nie byłoby wzrostu temperatury.
bo sprawa tego wzrostu temperatury jest bardzo istotna. Na biegunie południowym znajdują się olbrzymie ilości lodu, takie, że gdyby ten lód został skopiony, to na biegunie to jest 2 albo 3 kilometry. Biegun południowy, proszę Państwa, ma chyba 12 czy tam 11 milionów kilometrów kwadratowych. Biegun północny to samo, Europa ma około 10 milionów kwadratowych. A więc gdyby ten lód został stopiony na biegunie południowym, to poziom wód morskich by się podniósł o 66 metrów. To są dane wyliczeniowe. Do tego jeśli dojdą wody, które powstaną ze stopienia lodowców, które znajdują się w górach, to możemy liczyć na to, że poziom wód oceanicznych i morskich podniesie się o ponad 70 metrów, a więc nastąpi no jak gdyby zniszczenie tysięcy miast, które znajdują się w pobliżu mórz. Co można, proszę Państwa, zrobić, żeby nastąpiło jak gdyby zawrócenie tego procesu? No, jeśli jest nadmiar energii, to po prostu ten nadmiar energii należy usunąć. W jaki sposób, proszę Państwa, można usunąć? Można usunąć poprzez stosowanie warstw refleksyjnych. Te warstwy, tymi warstwami refleksyjnymi na przykład mogą być białe dachy, wszelkie powierzchnie pomalowane na biało, mogą być folie refleksyjne ułożone gdziekolwiek, tak żeby promieniowanie słoneczne na nie padało i odbijało tą energię w przestrzeń kosmiczną. Teraz, proszę Państwa, żeby jakoś mieć jakąś taką orientację, prawda, orientację, to ja policzyłem, proszę Państwa, ilość energii słonecznej, która dochodzi do powierzchni Ziemi, to znaczy jest wytwarzana, którą otrzymuje atmosfera ziemska z racji działalności człowieka. Z danych pana tego Trenenberga ilość ta na 1 metr kwadratowy to jest 0,028. Ja to znowu policzyłem, prawda, dla całej kuli ziemskiej i dla 365 dni. I ta ilość ta wynosi 4,5 razy 10 do 20 joula na rok. A żeby tę energię wyprowadzić do przestrzeni intergalaktycznej, potrzebna jest powierzchnia odbijająca około 0,1 miliona kilometrów kwadratowych. To są naprawdę poważne problemy, prawda? Bo to jest 0,1 miliona kilometrów kwadratowych. To jest, no, odpowiada to polu kwadratu o boku 343 kilometry. Jaka jest jeszcze inna metoda? Inną metodą jest, proszę Państwa, zwiększenie powierzchni odbijającej pochodzącej od śniegu, który mógłby zalegać w tych krajach, w których kiedyś był ten śnieg, a obecnie go nie ma. Można to w ten sposób zrobić, że folie refleksyjne umieści się w pobliżu miejsc, gdzie śnieg zalega w sposób krótkotrwały, a więc mogą to być góry, obszary przyległe do gór i w tym przypadku można się spodziewać, że nastąpi jak gdyby sprzężenie zwrotne. Ja wchodziłem w to dodatnie sprzężenie zwrotne w zaleganiu śniegu na znacznie większej powierzchni. Gdyby się chciało doprowadzić do pełnej równowagi termodynamicznej, to potrzeba warstw refleksyjnych, przypuśćmy aluminiowych, o współczynniku odbijania ciepła, promieniowania słonecznego 0,8. I w takim przypadku jest niezbędna powierzchnia około 1 miliona kilometrów kwadratowych. A więc jeśli się nie podejmie takich działań, proszę Państwa, to w przeciągu iluś tam lat, prawda, za 5-10 lat, będziemy mieli jednak tą olbrzymią powódź 60-70 metrów. Wody się podniosą i będzie bardzo źle.
Dziękuję, taki jestem jakoś tak zdenerwowany i tak mi to nie bardzo wychodziło. Absolutnie, bardzo, bardzo ciekawa wypowiedź i słuchało się tego świetnie. Ja zresztą, proszę Państwa, tutaj, ponieważ nikt mi tego nie chciał opublikować, to po prostu zgłosiłem to rozwiązanie do Urzędu Patentowego, bo tam muszą przyjąć, prawda? Więc zapłaciłem tam ileś i to jest, prawda, w Urzędzie Patentowym. Można znaleźć to opracowanie w internecie po angielsku How to Remove Global Warming, bo to tak się nazywa. Następnie opublikowałem to na Wolnej Polsce kiedyś tam, no, gdzieś półtora roku temu. No i teraz wysłałem po prostu jak gdyby pewnego rodzaju oskarżenie na rząd polski, na ministerstwo, że nie chcą tego tematu przeanalizować naukowo. No bo mnie się wydaje, że tak jest, prawda? I ja myślę w sposób taki realny, że tak jak każdy człowiek, jestem człowiekiem omylnym i być może, że nie mam gdzieś racji, prawda? Ale ponieważ ja całe życie siedziałem w fizyce, jestem inżynierem, konstruktorem, ale całe życie spędziłem właściwie prawie że w fizyce, to wydaje mi się, że po prostu mam rację i że jedyną metodą właśnie na usunięcie tego efektu cieplarnianego to jest zastosowanie folii refleksyjnych, które wyprowadzą w przestrzeń kosmiczną, jeszcze proszę Państwa nie powiedziałem o bardzo ważnej sprawie, która potwierdza to co ja powiedziałem o tym, że dwutlenek węgla i te inne gazy cieplarniane nie mają wpływu. A więc jeśli się porówna się, proszę Państwa, obydwa bieguny, a więc biegun północny i biegun południowy, to mamy do czynienia na przykład z różnym sposobem topnienia lodu. A więc w efekcie cieplarnianym to mamy jak gdyby, no jednym to jest ten proces jest taki zbliżony do zagadnień laserowych. Mamy jedno zwierciadło i drugie zwierciadło. Jednym zwierciadłem odbijającym jest powierzchnia Ziemi. Ona ma tam od 0,1 do 0,3, prawda, współczynnik odbicia. Drugim zwierciadłem, ale takim rozproszonym, jest ta atmosfera ziemska. I to promieniowanie podczerwone, ono po prostu dochodzi do powierzchni Ziemi. Ziemia promieniuje tym promieniowaniem charakterystycznym dla temperatury, jaką posiada. I to promieniowanie podczerwone jest blokowane w swojej ucieczce do przestrzeni międzygalaktycznej, za wyjątkiem tego okna przez które może uciekać, to jest pomiędzy 8 do 13 mikrometrów długości fali. A więc na biegunie północnym wygląda na to, że ten efekt cieplarniany istnieje, dlatego że lód się topi od powierzchni. Natomiast na biegunie południowym nie ma tego procesu, a więc mamy tę samą przyczynę, prawda? Mówi się, że ta sama przyczyna, efekt cieplarniany. A więc ten efekt cieplarniany nie powinien dawać różnych efektów na dwóch różnych biegunach. To jest jedna sprawa. Teraz tak, na biegunie, proszę Państwa, północnym mamy te gazy cieplarniane powodują wzrost temperatury, to znaczy wzrost gęstości albo zawartości tej procentowej tych gazów cieplarnianych powoduje wzrost, według tej teorii, wzrost temperatury atmosfery ziemskiej. I na biegunie, proszę Państwa, północnym mamy z ciągłym wzrostem temperatury atmosfery ziemskiej. Natomiast na biegunie południowym, proszę Państwa, nie ma tego. A tam nawet, proszę Państwa, na biegunie południowym stwierdzono niewielki spadek, ciągły spadek temperatury. A więc to wszystko, co po prostu ci naukowcy, prawda, naukowcy, którzy pracują, a więc ci, którzy byli na konferencji paryskiej, ci, którzy byli teraz na COP24, po prostu, proszę Państwa, nie mają racji, dlatego że w tych swoich analizach nie uwzględniają zagadnienia bilansu cieplnego, a więc bilansu cieplnego, wzrostu tej olbrzymiej ilości energii cieplnej, jaką absorbuje Ziemia z racji zmniejszonego zalegania śniegu w okresie zimowym.
Także mnie się wydaje, że ta sprawa jeszcze powinna być przedyskutowana. Ja dzisiaj nie wiedziałem, że takie urządzenia tutaj istnieją, że można po prostu pokazywać te sprawy, pokazywać rozkład zagadnienia promieniowania słonecznego, znaczy widmo promieniowania słonecznego, widmo transmisyjne, absorpcyjne i wtedy przeprowadzić jakąś taką głębszą analizę. Może jak kiedyś jeszcze będę miał okazję, proszę Państwa, to zrobię to znacznie lepiej niż dzisiaj. No to tyle, prowadzę. Super, bardzo dziękuję. Na pewno będzie okazja, i temat trzeba będzie powtarzać i pogłębiać, bo musimy się przebić z inną trochę narracją, jeśli chodzi o ten dwutlenek węgla i tak dalej. Także już pozwolę sobie powoli na małe podsumowanie, bo już musimy kończyć, zmierzać do końca. No chyba, że ktoś ma jakieś pytania, to dosłownie jedno. Nie widzę. A zatem, Szanowni Państwo. Jeśli można. Dobrze, to proszę. To jest ważne. Mówiliśmy tutaj na poprzednim wykładzie o tym, że dwutlenek węgla w przedziale 8 do blisko 13, ale tutaj było do 13 mikrometrów, właśnie absorbuje tą energię i zamienia ją na energię fluorescencyjną, eksportując ją w kosmos. Przez okno atmosferyczne, tak. Tak. Tworzą tak zwane okna atmosferyczne. I w związku z tym pytanie... Nie tworzą, on istnieje. Ja wiem, no istnieje takie okno atmosferyczne, tak można to powiedzieć. Dla ogółu odbiorców. Czy jak wzrasta stężenie dwutlenku węgla, czy ten efekt jest zwiększony eksportu, nie czy ma jest żadnego, stały? Nie ma znaczenia. Nie ma żadnego jest po prostu tak, dziura w opowie, tak? No tak. No.